Peto Wtorek, odcinek 32. Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj taki znowu dla mnie trochę świąteczny odcinek, bo właśnie doszliśmy do 5000 subskrypcji na moim kanale, także bardzo mnie to cieszy, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że te filmy, które robię, są dla Was wartością przede wszystkim merytoryczną, może jakąś inspiracją i motywacją do działania, więc cieszę się, że jest nas coraz więcej. I dlatego taki trochę wyjątkowy odcinek, bo wiele osób pyta mnie, jak wygląda mój dzień, co jem przede wszystkim, więc o tym Wam dzisiaj opowiem oraz o takich, myślę, dwóch rzeczach, które na co dzień bardzo mi pomagają, nie tylko w ketozie, ale także w po prostu odpowiedniej jakości mojej pracy i mojego życia. Zanim to nastąpi, to jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Nie mówiłam Wam o tym chyba jeszcze, ale już od pół roku chyba przygotowuję dla Was kurs online, pierwszy kurs w Polsce dotyczący ketoadaptacji. Bo część osób przychodzi do mnie na konsultacje, jeżeli potrzebuje indywidualnego wsparcia. Wiadomo, że nie jestem w stanie udzielić konsultacji każdemu. One też są, no, mają swoją cenę. Więc tak naprawdę taki kurs, myślę, że będzie fajną opcją dla wielu osób, które chcą ten proces adaptacji przejść. I teraz, jak jest moja prośba do Was? Napisz proszę w komentarzu, nieważne czy ten kurs, myślisz o tym, żeby sobie ten kurs sprezentować, czy nie jesteś nim zainteresowany, bo ketoadaptacja już jest dawno za Tobą i nie chcesz tego tematu sobie odświeżyć. Ale napisz mi proszę, jakie są, bądź były, bądź według Ciebie mogą być największe wyzwania, problemy osób, które zaczynają ketoadaptację, bo chciałabym, żeby ten kurs w pełni odpowiadał na Wasze potrzeby. No a teraz zaczynamy 32. Keto Wtorek. Zapraszam! Zabiorę Was dzisiaj do mnie do kuchni, a tak naprawdę nie do mnie, no bo my jesteśmy w trakcie budowy i mieszkamy teraz chwilowo u na moich kochanych teściów. Pokażę Wam co jem i jakby zorientowałam się, że to będzie bardzo nietypowy dzień, ponieważ właśnie w weekend wróciłam z Warszawy, gdzie prowadziłam szkolenia i warsztaty przez kilka dni i po prostu moi panowie niekoniecznie zrobili zakupy, a w niedzielę wszystkie sklepy pozamykane, niedziela niehandlowa. Dzisiaj jest poniedziałek, kiedy to nagrywam, więc już z samego rana nie miałam na śniadanie warzyw, także wyszło inaczej niż zazwyczaj, ale myślę, że to też będzie fajne dla Was, bo to pokażę. Mam nadzieję, że nie zawsze musimy iść zgodnie z jakimś planem, musimy sobie to wszystko wcześniej ułożyć, przygotować, zrobić zakupy, bo naprawdę ketoza może być prosta. Też będzie więcej mięsa niż zazwyczaj u mnie na diecie ketogenicznej, no ale to zobaczycie. Jak widzicie, pierwszy kilkadziesiąt sekund serce przyspiesza, a moje jest już przyspieszone, bo zawsze przed robię rozgrzewkę, ale zaraz już, o, już się zaczyna mi robić ciepło, więc jak już przestanę Wam dyszeć, to wrócimy z tematem. Okej, moi drodzy, po co w ogóle Wam o tym mówię i po co to robię i o co chodzi z tym całym włożeniem do zamrażarki w domu? Czy już totalnie zwariowałam? Otóż być może niektórzy powiedzą, że tak i jestem z tym okej. Pamiętam, że jak już kilka dobrych lat temu zaczęłam bardzo interesować się rozwojem osobistym, to Anthony Robbins, jeżeli nie kojarzycie gościa, to koniecznie sobie gdzieś go zgooglujcie. Człowiek, który szkoli największych na świecie, między innymi Serena Williams, takich znanych sportowców, ale także prezydentów Stanów Zjednoczonych, jest psychologiem. Powiedział kiedyś w jakimś z wywiadów, że on podróżuje po całym świecie, zarabia mnóstwo pieniędzy i ma willę praktycznie w każdym zakątku świata. I buduje, i mówi, że buduje je w takich miejscach, żeby mieć też dostęp do zimnej wody. I na zewnątrz robi sobie albo taki po prostu sztuczny zbiornik głęboki z basenem,
albo właśnie robi na przykład ten dom nad jeziorem i ma takie miejsca, gdzie po prostu wchodzi bezpośrednio do jeziora. I on powiedział, że praktycznie codziennie wchodzi rano do tej zimnej wody. On nawet robi takie total immersion razem z głową. Tylko na krócej, bo ja staram się to robić na 15-20 minut. Po to, żeby właśnie zmienić swój stan z rana, żeby dostać energii, żeby po prostu, jak zawsze mówi, motion creates emotion, czyli ruch. I także to, co robimy z naszym ciałem, wpływa na nasze emocje, także na naszą psychikę i na to, ile osiągamy. No i ja, że on dla mnie po prostu był guru, to sobie myślałam, że kurczę, strasznie bym chciała tak jak on robić, no ale kasy to raczej nie będę miała, nie wiem, czy kiedykolwiek będę miała kasy, miałam marzenia, ale no bez przesady, nawet nie wiem, czy bym chciała mieć willę w każdym zakątku świata. I potem, po jakimś czasie zaczęłam morsować. Zaczęłam morsować ze względu na zdrowie, ponieważ nie chciałam polecać moim pacjentom czegoś, czego sama nie robię. Więc po roku czasu zbierania się do tego zaczęłam wchodzić do zimnej wody, bo mi zawsze było zimno. Mając niedoczynność tarczycy, to jest jedna z dolegliwości, że jest nam zimno. Natomiast morsowanie zwiększa tą wrażliwość na zimno. Mi teraz, jak wchodzę do tej wody, nie jest zimno. Dodatkowo podnosi naszą leptynę, czyli matkę wszystkich hormonów. No i po prostu masa rzeczy się dzieje w naszym organizmie, dobrych. I to trochę uzależnia. W temacie morsowania, jak jesteście zainteresowani, jeszcze to nie słyszeliście ode mnie, to odsyłam Was do mojego filmu, będziecie mieć podlinkowany. Mam dzisiaj strój na sobie, ale zazwyczaj morsuję nago, po prostu tak mi jest mi lepiej i wolę, jakby woda bezpośrednio jest w kontakcie z całym moim ciałem, ale nie chcę zdobywać nowych subskryberów poprzez to, że się rozbieram do kamery. Wolę jednak przyciągać ludzi przez treści merytoryczne, dlatego że się dzisiaj dla Was ubrałam. Ja jeszcze mam skarpety z neoprenu. Niektórzy twierdzą, że tam nie można mieć ani skarpet, ani niczego, natomiast ja po prostu no, mam dość słabe krążenie w stopach i one mi tak bardzo zamarzają, że jak próbowałam bez, to po prostu po 5 minutach już mnie tak bardzo bolą, nie mogę nimi ruszać, że muszę wychodzić, a jednak wolę siedzieć 15-20 minut, więc być może je ściągnę z czasem, no, ale na razie po 2 tygodniach prawie codziennego wchodzenia do wody jeszcze nie czuję się na siłach. Stópki mi odmarzają, więc myślę, że też nie ma co po prostu robić to, co nam inni mówią, tylko trzeba sprawdzić i dopasowywać wszystko do siebie. Tak samo jak dietę i to zawsze jest moim celem, żeby to indywidualizować. Jak przeprowadziliśmy się z Warszawy do Tuchowa, okazało się, że nie mam za bardzo blisko takiego czystego akwenu, do którego mogłabym wchodzić, a nawet jak byłam w Warszawie, to robiłam to raz, maksymalnie 2 razy w tygodniu, bo po prostu nie miałam czasu więcej na dojazdy, morsowanie około 15-20 minut, rozgrzewkę itd., itd. No i postanowiłam, że się rozglądę za zamrażarką i słuchajcie, oto marzenia się spełniają, dreams come true i rzeczywiście od kilku tygodni, praktycznie codziennie, no teraz byłam w Warszawie, wcześniej w Gdańsku, więc nie wchodziłam do zamrażarki, ale praktycznie codziennie rano morsuję i robię to dlatego, że po prostu daje mi to niesamowite efekty. Więc można, nie co prawda kilka willi za parę milionów dolarów, ale jedna zamrażarka za jeszcze nowy przydarz, ją w ogóle kupiłam od takiego miłego pana, który nie chciał wierzyć, że będę na niej wchodzić. Za 800 coś złotych. Nalewam sobie wody raz w tygodniu. Uszczelniliśmy ją tylko oto elegancką folią, bo zaizolowaliśmy także korek, bo każda jakby zamrażarka ma odpływ. Bo jednak to ciśnienie, jak jest dużo wody, robi swoje i trochę zaczęło wyciekać za pierwszym razem. Więc zaizolowaliśmy silikonem korek. No i jeszcze dodatkowo włożyłam na wszelki wypadek tą folię, poza tym łatwiej jest tą wodę wypompowywać dzięki temu raz na tydzień mniej więcej. I co? I mam moje małe imperium. Więc ja tak medytuję. No, także tyle w temacie. Polecam Wam sobie próbować. A jak myślicie, że jestem świrem, to jeszcze pokażę Wam za chwilę parę innych rzeczy, które robię. Po morsowaniu zawsze staram się coś zjeść, więc zrobiłam sobie koktajl. Składników za dużo nie miałam, ale z racji tego, że zazwyczaj na wyjazdach robię post, to po prostu teraz po powrocie starałam się jak najbardziej odżywić, więc tutaj trochę superfoods, chyba kupionych w e-superfood, L-karnityna, kreatyna też wpadła, nasiona konopi, do tego właśnie to wszystko miało taki posmak kokosowy, no i moja super roślinka stevia, moja teściowa nam załatwiła, także stevia nam pięknie rośnie, więc chciałam, żeby było trochę
trochę smaczku, do tego czyste żółtko, bo ono jest świetnym źródłem choliny. Oczywiście wcześniej pamiętajcie, że skorupkę jaja sparzamy wrzątkiem, żeby tam żadna salmonella nam się nie dostała. No i myślałam, że będzie całkiem ok, ale smakowało tak, jak wyglądało. No i po wypiciu tego czułam, że muszę coś zjeść, więc jeszcze wpadła mi kiełbaska z lokalnego rolnika i parę ogórków. Natomiast jeśli chodzi o suplementy, to teraz suplementuję witaminę D3, do tego magnez i potas, B-kompleks oraz selen z cynkiem. I nowy probiotyk, który właśnie próbuję z eSuperfood, tutaj mi Arek polecił Labuan i zobaczcie, on ma, właśnie tak powinien wyglądać probiotyk, to znaczy, że jest dobrze przebadany, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że ja nie suplementuję tego wszystkiego za każdym razem i codziennie, tylko robię sobie przerwy w suplementacji, właśnie taką przerwę mam od wakacji. Minerały, które stosuję podczas postu, Balance Oil, czyli kwasy omega-3, które już od wielu lat stosuję, do tego było trochę mało tłuszczu dzisiaj na śniadanie, więc jeszcze olej z ogórecznika. No i tak prezentuje się moja suplementacja. Pamiętamy, żeby to jeść do posiłku, nie popijać kawą, więc kawa się robi, ale zamierzam ją zabrać sobie na wynos razem z energią do kawy. Ja kawę kuloodporną albo właśnie sobie robię taką standardową, czyli olej MCT, masło klarowane, albo jeżeli właśnie mam, a teraz wróciłam z warsztatów kulinarnych i tam jest naszym partnerem eSuperfood, więc właśnie wzięłam sobie od nich energię do kawy, bo już wcześniej mi się skończyła, także w tej energii już mamy gotową mieszankę oleju kokosowego, masła klarowanego od firmy Palce Lizać i moich ulubionych przypraw korzennych, czyli cynamon, kardamon, wanilia. I taką kawę robię sobie do termosu, blenduję wszystko porządnie, bo jeżeli tej kawy porządnie nie zblendujemy, to nie mamy wtedy takiego fajnego smaczku i śmietanki na wierzchu. No i taką kawę biorę sobie na wynos. Bardzo mi brakowało z rana sałatki, do której jestem już mocno przyzwyczajona. Nie miałam też keto bułek, bo mi się skończyły i też jak już nie mam nic, to często po prostu łapię taką bułkę. No ale tak się zdarza. Natomiast jeśli chodzi o obiad, to wyciągnęłam po prostu wczoraj z zamrażarki mięso, bo mamy sporo pomrożonej cielęciny, więc w wolnowarze przygotowałam taki obiad i powiem Wam, że od ponad roku mam wolnowar i naprawdę bardzo Wam polecam to urządzenie. Jest bardzo ekonomiczne i naprawdę nawet jak nastawimy mięso na całą noc, to zużywa zazwyczaj mniej energii niż piekarnik w jedną godzinę, ale dodatkowo wszystko, co przygotujemy w wolnowarze, jest zdecydowanie bardziej odżywcze, ponieważ wolnowar ma to do siebie, że robi pożywienie w niskich temperaturach, więc nie tracimy tak bardzo składników odżywczych z tego pożywienia. I jest to też szybki sposób, jakby, bo mało nas, naszego zaangażowania wymaga i naprawdę te potrawy są bardzo pyszne. Więc jeżeli mogę coś polecić do kuchni, to jak masz miejsce na wolnowar, to się długo nie zastanawiaj. Może to też być fajny prezent dla siebie bądź dla kogoś innego pod choinkę. Nie wiem, czy też tak macie, ale mi jak coś się kończy, to mi się kończy praktycznie wszystko, więc oprócz tego, że lecę po prostu na zakupy uzupełnić lodówkę w warzywa, to jeszcze muszę sobie domówić orzechów, bo nie mam orzechów, które zazwyczaj są moją przekąską do kawy kuloodpornej. Także sporo tych rzeczy mi się pokończyło. Oczywiście nie pokazywałam wszystkich płynów, które w siebie wchłonęłam przez ten dzień, więc naprawdę sporo wody, bo ponad 2 litry. Do tego herbatka. Teraz w ogóle, jak jestem w domu, to sobie tam daję cynamon, imbir, kardamon, takie korzenne przyprawy. Bardzo to lubię, one są rozgrzewające. Ale jak jestem w biurze, to znalazłam taką zwykłą herbatę Liptona, która też ma fajny smak, więc sobie taką zaparzyłam, bo miałam ochotę na coś takiego rozgrzewającego. Plus u mnie w standardzie herbata zielona, yerba, żeby tych kaw też nie było sporo, ale po prostu jakby to jest bardziej dla samego smaku, bo jak jestem po morsowaniu w dany dzień, to naprawdę ta energia u mnie jest na wysokim poziomie praktycznie do wieczora. Tak wygląda moje stanowisko pracy od jakichś 2 miesięcy. Myślę, że warto, żebym Wam o tym powiedziała, tylko wyłączę bieżnię, bo pewnie jednak jest na tyle głośna, że będzie przeszkadzać. Steruję nią za pomocą aplikacji, jest też do niej pilot.
Ja dawniej byłam zdecydowanie bardziej aktywna fizycznie, bo pracowałam też jako prezenter fitness, szkoleniowiec, a teraz jednak więcej czasu spędzam przy biurku, również na salach szkoleniowych, ale jednak konsultacje z pacjentami, więc więcej miałam tej pracy siedzącej. I ja po pierwsze jestem ruchowcem, więc mi było źle, a po drugie no też dla mojego zdrowia rzeczywiście popołudniami, jeżeli nie mam konsultacji, to ten czas staram się spędzać z dziećmi, a nie biegać gdzieś tam na siłownię. I powiem Wam, że oprócz standing desków, które są coraz bardziej popularne i co mnie bardzo cieszy, bo ja też ergonomią zawodowo się zajmuję, to ja właśnie odkryłam, że gdzieś w Stanach zrobił się hit na walking desk. Czyli tak naprawdę bieżnie z biurkiem. Ja na początku, jak zaczęłam szukać, czy coś takiego mogłabym sobie kupić w Polsce, to oczywiście nie było takich opcji. Na Amazonie to tak średnio pomiędzy 10 a 20 tysięcy złotych, jakbyśmy chcieli zamówić taki cały walking desk do Polski, więc całkiem sporo pieniędzy. Natomiast już w zeszłym roku znalazłam właśnie taką bieżnię bez tej całej góry. Bez tego sprzętu. Zamówiłam ją, natomiast ona była niby intuicyjna, że jak szybko idziesz, tak ona się dopasowuje. Nie zdało to egzaminu i ją bardzo szybko odesłałam. I właśnie 2 czy 3 miesiące temu na Allegro znalazłam bieżnię, właśnie też tylko tą dolną część. Chyba to jest niemiecka bieżnia. Sporttech. I zapłaciłam za nią jakieś 2-400. Natomiast naprawdę ja korzystam z niej codziennie. Na aplikacji pokazuje mi, że w zależności od tego, jakby jak dużo czasu mogę chodzić, to pomiędzy 5 a 15, nawet 20 km każdego dnia robię. I bardzo mi to pomaga, bo ze względów jakby zdrowotnych wiem, jak ważny jest ruch, szczególnie właśnie ta pozycja w ruchu, która jest najbardziej naturalna i najbardziej ergonomiczna dla naszego ciała. To nie siedzenie, nawet nie stanie, ale właśnie chodzenie najmniej obciąża nasz kręgosłup. No i ja się zdecydowanie lepiej czuję. Czasem nawet się aż trochę spocę na tej bieżni, ale powiem Wam, że jestem całkiem efektywna w tej pracy. Mniej więcej tam kilka dni miałam takiej potrzeby jakby przystosowania się do tego, bo tutaj mózg się nam musi trochę przestawić. Teraz jeżeli coś piszę odręcznie, no to wiadomo, że schodzę z bieżni. Jeżeli muszę się tak totalnie sfokusować i skupić na czymś, to też czasem schodzę, ale naprawdę bardzo dużo rzeczy jestem w stanie zrobić na takim walking desku. Więc ja wiem, że to jest jakaś taka kolejna moja wariacja i może niespotykana, ale dla mnie to było naprawdę ważne i myślę, że po prostu warto szukać rozwiązań, które nam odpowiadają, mimo że one nie są jakieś popularne. I chciałabym, żebyście to wynieśli z tej mojej lekcji, bo to nie chodzi o to, że każdy sobie teraz ma zrobić walking desk, bo być może macie pracę bardziej chodzącą, być może możecie na przykład zaparkować samochód trochę wcześniej i po prostu iść do klienta. Jeżeli pracujecie w firmie, no to raczej walking desk się nie sprawdzi, ja mam swoje biuro, ale możecie na przykład wysiąść przystanek wcześniej z autobusu albo wprowadzić gdzieś ten ruch, tą aktywność fizyczną po prostu w ciągu dnia, bo jak pokazują badania, jest to jeden z głównych czynników pod kątem naszego długotrwałego zdrowia, długowieczności i tak dalej. Ja po prostu tak jestem w stanie lepiej funkcjonować i tak się dobrze czuję, więc mi się walking desk bardzo sprawdza. Jak widzicie, jeszcze się nie dorobiłam biurka, ale tak naprawdę budujemy teraz dom i będziemy niedługo się przeprowadzać, więc jeszcze nie wiem, jak to będzie u mnie w tym nowym biurze wyglądało, dlatego póki co jestem na pudłach i na pudłach też się da pracować i jest ok. Po powrocie do domu żeberka już były gotowe, nie zdążyłam zrobić zdjęcia, bo jak się tutaj zaczęło w kuchni dziać, to możecie zobaczyć, chłopaki jedli. Ja jeszcze do tego sobie wzięłam zupę grzybową, którą wczoraj zrobiłam. Stwierdziliśmy z Tymkiem, że jeszcze trochę jesteśmy głodni, więc zdążyłam kupić już brokuła, więc brokuł al dente sam na czysto wjechał z ulubionym sosem Tymka, czyli majonez i ketchup i jeszcze trochę dojedliśmy sobie właśnie warzywek na koniec. Nie ukrywam, że już rzadko teraz na co dzień wpisuję to, co jem, ale chciałam Wam tutaj pokazać Carb Manager. To jest program, z którego korzystam najczęściej, bo on nam już zlicza węglowodany netto, także całkiem nieźle mi się to tak intuicyjnie zsumowało i tak wyglądał mój dzień. Daj znać proszę, czy taki rodzaj filmów Ci odpowiada, czy jednak wolisz te bardziej merytoryczne. One, znaczy w sumie to też chyba było dość merytoryczne, natomiast
Tamte filmy na pewno też będą, ale być może jeszcze jakiś taki food vlog kiedyś nakręcę. Także dajcie znać, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną i pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym, chyba świątecznym już bardziej, odcinku. Cześć!